Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 179. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. W tym tygodniu mam dla Was coś wyjątkowego, bo czekają nas aż 3 odcinki i będzie to miniseria trendów 2022. Powiem na wstępie, że moja dzisiejsza gościni jest matką chrzestną całego tego przedsięwzięcia, bo dostrzegła we mnie tę osobę, która właśnie te tematy nowości i przemian mogłaby u siebie podjąć. Także Kasia, dzięki za inspirację. Zaraz do Ciebie wrócimy. Ale chciałam Wam powiedzieć, że wybrałam sobie takie 3 dziedziny życia, które bardzo mnie interesują, ale są też na tyle popularne, że mam szczerą nadzieję, zaciekawią również i Was. Jest to jedzenie, podróże i moda. Zaprosiłam do siebie wspaniałe kobiety, wybrane przeze mnie ekspertki, po to, aby opowiedziały nam na antenie po raz pierwszy w nowym roku o tym, co nas czeka, co będzie na czasie. Na pierwszy ogień podróże rozmawiam z wspomnianą wcześniej Kasią Cieją, znaną też jako Travelicious. Kasia od wielu, wielu lat prowadzi bloga, jest fotografką podróżniczą, pasjonatką podróży, jest autorką wspaniałego albumu Sztuka pobytu i redaktorką prowadzącą Vogue Travel. Kasia zdradzi nam, jakie będą najmodniejsze destynacje w 2022, także dostaniemy pełną listę najgorętszych, metaforycznie, co prawda, choć nie tylko, miejsc. Porozmawiamy o tym, jak pandemia wpłynęła na nasz styl podróżowania, na nasze wartości, na to, co jest dla nas najistotniejsze podczas wyjazdów. I poruszymy też bardzo ciekawy temat, jakim jest pewna transformacja w świecie transportu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę u siebie dzielić się treściami, których nie znajdziecie w artykułach w internecie, i to wszystko zebrała dla nas Kasia. Rozmawiało nam się wspaniale i mam nadzieję, że Wam równie miło będzie się tego słuchało. Już za chwilę zostawię Was z naszą rozmową, ale mam do Was taką małą prośbę, jeśli macie ochotę i czas, będzie mi super miło, jeśli wystawicie podcastowi recenzję w aplikacji podcasty na iTunesie. Tam można dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka miłych słów opinii. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna, bo to promuje podcast i sprawia, że trafia on do nowych osób. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, a na YouTubie zasubskrybować mój kanał. Ten odcinek jest w wersji tylko audio, dlatego że Kasia nie pokazuje swojej twarzy. Gdybyście mieli ochotę na większą dawkę tematów około podcastowych, różnych inspiracji i regularnych wpisów, to zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska. A teraz życzę Wam przyjemnego słuchania rozmowy z Kasią Ciejką, Travelicious. Cześć Kasiu. Cześć. Jest mi super miło gościć Cię tutaj, szczególnie, że dzisiejszy temat sprawia, że zacieram ręce. Po prostu jestem tak ciekawa tego, o czym mi opowiesz, ale na początku muszę Ci podziękować, bo jak wiesz, jesteś matką chrzestną tego całego cyklu, tego odcinka, bo Ty podsunęłaś mi pomysł, żeby zająć się trendami, więc też jest mi w ogóle super miło, że pomyślałeś, że ten podcast jest miejscem na takie tematy. No i nie mogłoby się obyć bez trendów podróżniczych, bo to jest chyba coś, co łączy nas obie, że kochamy podróżować, a ja też od bardzo dawna do Ciebie lecę po różnego rodzaju wskazówki, tipy i nowinki. I na początek, tak trochę na rozgrzewkę Cię zapytam, bo jestem ciekawa, czy Ty masz tą taką ciekawość i łatwość w odnajdywaniu miejsc czy planowaniu podróży wrodzoną? Czy to było tak, że w pewnym momencie Twojego życia zaczęłaś się tym interesować? Czy to jest coś, czego można się nauczyć? Czy to po prostu jest w Tobie? Mm-hmm. No to bardzo Ci dziękuję, Karolina. Super. No, Ty jesteś najlepszą osobą do opowiadania o trendach w wielu kategoriach, dlatego też ten pomysł jakby był dla mnie oczywisty, że Ty powinnaś się takimi tematami zająć. Wiesz co, no u mnie to zdecydowanie to było wrodzone.
Od dziecka strasznie dużo podróżowałam z rodzicami, wiesz, każde wakacje to było inne miejsce, taka ciekawość świata towarzyszyła mi od najmłodszych lat, no ale wtedy to zawsze było takie, no, za rękę z rodzicami, czyli tam, gdzie rodzice mnie zabierali, tam jechałam, no ale i tak na przykład pamiętam takie momenty, jak nie wiem, byliśmy na przykład z rodzicami w Neapolu, a ja i tak wychodziłam sama pochodzić i zobaczyć jakieś uliczki, żeby, a co tam jest jeszcze za rogiem, a co jest jeszcze tam dalej i tak dalej. Zawsze była ta ciekawość we mnie. No ale wtedy do dyspozycji miałam, wiesz, no encyklopedię, te książki, które były ewentualnie w bibliotece, żeby poszerzać swoją wiedzę, mapę, można było eksplorować mapę, nie było dostępu do internetu. No a jak zaczęłam pracować, kiedy miałam pierwszą pracę, no to wszystkie zarobione pieniądze od razu wydawałam na podróże, że ludzie tam naokoło, nie wiem, jakieś, wiesz, dobra materialne, a ja podróże, podróże, podróże. No i żeby te podróże właśnie były takie bardziej w moim stylu, no to wiązało się to z tym szukaniem, z takim eksplorowaniem. No i wtedy już był internet, dostęp tego wszystkiego, no i ja po prostu zatracam się w tym. Dla mnie na przykład przeglądanie Airbnb to jest rozrywka na wieczór. I ja jak to jest twój Netflix. Tak! Ja jak mam zły humor, to siadam i poskroluję Airbnb, zapisuję. Tak samo zresztą uwielbiam, wiesz, serwisy o podróżach, to wszystkie książki czytam i tak dalej i mam po prostu takie notesy albo takie foldery i tam zapisuję. Czyli ja generalnie gdzieś lecąc, dajmy na to teraz miałam lecieć do Madrytu, nie wyszło, ale miałam lecieć do Madrytu, to ja już miałam gotowy folder, co w Madrycie od zawsze chciałam zobaczyć, więc ta ciekawość jest taka we mnie. Wiąże się też takim właśnie zamiłowaniem do researchu, do szukania. Ale myślisz, że to ci się kiedyś skończy, czy jak już zobaczysz wszystkie miejsca na Ziemi, o ile to jest w ogóle możliwe, to wtedy zajmiesz się czymś innym, czy masz też tak, że lubisz powracać i jakby ten research trochę powielać i te miejsca od nowa sprawdzać i jeszcze głębiej eksplorować? No, patrząc na to, jak to wygląda historycznie z perspektywy mojej, to chyba mi się to nie znudzi. Dlatego, że ja kocham też wracać do miejsc, które we mnie jakieś takie uczucia wzbudzają. Na przykład, no, wielokrotnie byłam w Barcelonie, która jest takim moim totalnie ukochanym miastem. Uwielbiam Paryż, Londyn, no i Nowy Jork. To właśnie tak. To dzielimy tę miłość. I więc wiem, że powroty do ukochanych miejsc budzą u mnie to samo uczucie i też ta perspektywa z patrzenia na to, jak to miasto się zmienia, bo miasta też zmieniają się w określony sposób, bardzo w takim podobnym nurcie jak mieszkańcy, czyli Kopenhaga będzie się inaczej zmieniała z czasem jak Nowy Jork. To nie wszystko idzie zgodnie z globalizacją. To się też zmienia w nawiązaniu do tego, jak żyją mieszkańcy, jakie mają potrzeby, jakie jest, nie wiem, nasłonecznienie, jaka jest temperatura i tak dalej, więc to też mnie interesuje. Jak na przykład miasta odpowiadają na różne zagadnienia, z którymi teraz sobie radzimy, czyli na przykład ekologię, tak? To nie każde miasto będzie tak samo odpowiadać. Dla niektórych miast to będzie zupełnie bez znaczenia i nie będziemy tego widzieć w przestrzeni miejskiej, a dla niektórych miast, jak na przykład Kopenhaga, to będzie bardzo ważny aspekt i będziemy to widzieli na każdym kroku. To też jest dla mnie interesujące. Więc myślę, że ten głód będzie we mnie zawsze. Dzisiaj gadamy o trendach, ale teraz przyszło mi do głowy takie pytanie. Myślisz, że są miejsca, które są tak ponadczasowe, że one zawsze będą popularne? Tak. No, myślę, że tak. Myślę, że są takie miejsca, które budzą w nas nostalgię. Myślę, że są takie miejsca, które są tak związane z kulturą i historią i tak obecne w książkach, w malarstwie, w tym, czym się otaczamy, że po prostu ta chęć pojechania i zobaczenia tego na własne oczy jest aż bolesna. Ja mam tak z Paryżem. Nie byłam w Paryżu teraz chyba 3 lata. Tak, i wiesz co? I tak. Ostatnio czytałam biografię Coco Chanel. No i ten Paryż tam się przewijał. Później czytałam rzeczy związane z Romanowami i również ten Paryż tam mi się przewijał. I po prostu zachorowałam na Paryż. Bo... Znowu. Tak, znowu. Bo wiesz, bo chodzi o to, że mówię, jejku, no ona mieszkała tu i tu, ja chcę tam pojechać, to zobaczyć. Ten obraz ma taką historię związaną z tym, więc jakby nie myślałam o tym Paryżu w sumie, ale to kultura i to, czym się otaczam, zachęciło mnie do tego, więc no, są takie evergreeny, myślę, które zawsze będą ze względu na kulturę przyciągały nas do siebie. A myślę, że są też takie miejsca, które będą
tak samo, w takim samym tempie traciły na popularności. No właśnie takie, które nie mają związku z kulturą, tylko są takimi bardziej wyhypowanymi destynacjami typu, no rzucę od razu, na Tulum, czy jakieś takie właśnie tego typu destynacje wakacyjne, ale miejsca związane z kulturą będą popularne zawsze. A wymieniłabyś takie totalnie losowe, jakieś takie 5 przykładowych miejsc a la Paryż, które zawsze odwiecznie odwiedzamy i pewnie tak już zostanie? No wydaje mi się, że właśnie Paryż, wydaje mi się, że Rzym, wydaje mi się, że Londyn, wydaje mi się, że generalnie szukamy tego uczucia we Włoszech całych, że to takie uczucie właśnie, że tak Włochy to zawsze będzie to są wakacje. To są wakacje. Dolce Vita, tak, wydaje mi się, że to będą Włochy. Jakbym miała jeszcze, no w sumie zawsze mam, myślę, że Nowy Jork, no. Jako nowe, bo to jest taki symbol nowej właśnie, tej nowej fali miast, znaczy nowej, nowszej niż Paryż, tak, czy Londyn. Nowszej niż Stary Kontynent, ale tak, jest to już ikona. Tak, jest tak, właśnie. Myślę, że nie ma osoby, która by, choć może generalizacje nie są najlepszym rozwiązaniem, ale myślę, że większość osób chciałoby chociaż ten Nowy Jork zobaczyć. Może niekoniecznie to jest dla nich, niekoniecznie to jest coś, o czym marzą najbardziej na świecie, ale jest to tak już wyidealizowane, ikoniczne zjawisko z filmów, że to nas jednak ciekawi i zawsze będzie na topie. No, wydaje mi się, że też i też jakby też waga dzieł sztuki, które tam są, bo ja też pod tym względem patrzę, że wydaje mi się też, że przyciąga nas też zawsze ta kultura jest tym korzeniem, że tam jest jednak ta architektura Art Deco taka mocna i to jest no, symbol jednak tego miasta i to nas przyciąga, plus no jednak w tym momencie Muzeum Guggenheim, czy Met, czy MoMA, czy to muzeum, gdzie jest Adele Klimta, tak? No to jakby to nas tam i tak będzie ciągnęło, więc wydaje mi się, że to zawsze jednak to kultura jest tym powodem powrotów do miast. Nie kuchnia, nie to, bo to wszystko można zjeść, teraz już wszystko można zjeść wszędzie, tak. Sklepy są wszędzie takie same, ludzie ubierają się podobnie, no mówmy się, czymś tam się różni, ale jednak kultura jest tym korzeniem. Ale to jest super ciekawe, wiesz, nigdy o tym nie myślałam, że rzeczywiście dzieł sztuki nie przeniesiesz. No albo... I jednak lecimy na drugi koniec świata, nawet jak się nie interesujemy sztuką, no to nie pójść do muzeum, nie zobaczyć tego dzieła, tak trochę głupio. Ja wiem, że niektórzy tak, to nie jest dla nich jakby taka główny powód, ale to wokół tej kultury, wokół tych dzieł sztuki się więcej, bo to się tak tylko wydaje, nawet jeżeli nie pójdziesz do tego muzeum, nie zobaczysz go, ale to się wokół tego więcej jakby... więcej to znaczy, bo ci ludzie, którzy to sprowadzili, te dzieła sztuki, interesowali się też kulturą, więc stworzyli jakieś takie środowiska, które te środowiska jednocześnie budowały jakieś oryginalne no właśnie architektura, hotele, miejsce spotkań, jakby to idzie za tym dużo więcej, że ciekawa społeczność, tak jak, nie wiem, Paryż w latach 20, ile z tego powstało cudowności paryskich, no to właśnie mi się wydaje, że to z tym się więcej rzeczy wiąże. No to wkraczamy w rok 2022. Super. I bardzo jestem ciekawa, dokąd będzie jeździł i latał świat. Tak, no to przygotowałam się, jeżeli chodzi o te kierunki. I wydaje mi się, że chciałabym właśnie o dwóch rzeczach porozmawiać. To po pierwsze o tym, o kierunkach, o miejscach, w jakie będziemy latać, ale też o tym, jak w ogóle się podróżowanie zmieni. Ale to w ogóle na razie zostawiam. Jeżeli chodzi o kierunki, to wydaje mi się, że będzie coś takiego, jak będą kierunki modne, które są po prostu modne z wielu powodów i będą kierunki, które będą takie nostalgiczne. Czyli po otwarciu granic pandemicznych, powiedzmy. Czyli takie, ja to nazwałam taka kategoria z tęsknoty po COVID-zie. Ale w ogóle to są trendy takie, sorry, że ci przerwę, ogólnoświatowe, czy bardziej patrzysz pod kątem, dokąd Polacy będą jeździć? Nie, no ja przygotowałam tutaj się już światowo. Super. Przygotowałam trendy światowe, bo akurat polski turysta jest bardzo nietypowym turystą, bo jakbyśmy tak uśrednili tą grupę, no to jest często tak, że my, Polacy kierują się często ceną podróży. Oczywiście nie wszyscy, ale bardzo dużo. I na przykład jak się mierzy te polskiego turysta takiego przeciętnego, no to tam na przykład wychodzi, że najpopularniejsze kierunki w Polsce w tym momencie to jest Egipt, Dominikana. Turcja. Nie, Dominikana. Nie? Właśnie bliższe. Egipt, Turcja,
Grecja, jakby. A są też oczywiście, jest grupa też ludzi w Polsce podróżujących tych ciekawych świata. Mhm. No i myślę, że oni też będą tymi trendami zainteresowani, no bo nie oszukujmy się, też szukamy często takich ekscytujących. Tak. No a ja właśnie się interesuję tymi trendami światowymi, no i jem sobie, sprawdzam, mierzę, o nich czytam, no i też je bardziej przygotowałam. A to są też dostępne dla Polaków miejsca. Ale mówisz o tych nostalgicznych miejscach, czyli po prostu COVID trochę sprawił, że nie odwiedziliśmy wielu miejsc. Tak. I musimy teraz się tym nasycić, zanim będziemy podążać za trendami. No wiesz co, nie. Mam taką kategorię, którą właśnie nazwałam tęsknoty po COVID i na przykład tutaj jest Stany Zjednoczone. Mhm. Uważam, że w tym roku będzie bardzo popularnym kierunkiem będą Stany i na przykład Hawaje, bo były zamknięte, nie można było podróżować do Stanów, więc mam wrażenie, że będzie hype na Stany. Podpisuję się pod tym osobiście. Tak, tak. Wydaje mi się, że jeżeli otworzy się Bali, to też Bali będzie takim kierunkiem, bo to są właśnie takie kierunki, które kochamy na świecie. Tak, tak. I one zawsze były popularne, ale po prostu były zamknięte. Były zamknięte. Kolejnym kierunkiem właśnie z tym takim nostalgicznym będzie na pewno Tajlandia. Mhm. Na pewno będzie popularna, bo ludzie kochają tajskie jedzenie, Tajlandię i po prostu też była zamknięta, więc też te powroty myślę, że będą intensywne. No jeżeli się otworzy Australia i Nowa Zelandia, to uważam, że hype na Australię i Nową Zelandię będzie ogromny. Zresztą ja też będę pierwsza, bo wiesz też, COVID sprawił, że na przykład we mnie było takie mocne uczucie, zresztą chyba nawet się opowiadałam o nim ostatnio, że jak się zamknęły granice, to moja pierwsza myśl, akurat to było w innym kontekście, ale tutaj nie byłam w Australii. No. I ja mam teraz taką potrzebę pojechania w miejsca, które tak na wszelki wypadek, odwiedzenia miejsc, które tak bardzo chcę zobaczyć, tak nie chcę umierać nie widząc Australii. I tam mi się wydają miejsca właśnie takie właśnie nostalgiczne. I też w kontekście tego wydaje mi się, że COVID też nam pokazał, jak ulotne jest ogólnie wszystko i wydaje mi się, że też przybliżył nam realność zmian klimatycznych i jednocześnie moim zdaniem wzrośnie popularność miejsc zagrożonych zmianami klimatycznymi, czyli na przykład będzie też wzrost popularności takich miejsc jak Malediwy, będziemy częściej odwiedzać Wenecję moim zdaniem, że jakby będzie się więcej o tym mówiło i miejsca takie bardzo już zagrożone zmianami klimatycznymi też wydaje mi się, że będą popularnymi destynacjami. Ale też powiem Ci, że mam wrażenie, że też doceniliśmy to, jak bardzo dostępny był dla nas świat. Bardzo. I braliśmy to za taki pewnik. Ja się nigdy nie zastanawiałam, że nie mogę gdzieś polecieć. Mój wyjazd do Stanów był najbardziej wymagającym, bo musiałam aplikować o wizę i już mi się wydawało, że to jest w ogóle jakiś żart, że ktoś mi każe przechodzić przez takie procedury. Procesy. A w tym momencie nie masz tam wstępu, czy tam nie miałeś tam wstępu i nie można było z tym nic zrobić. Mhm. I właśnie ta Australia chyba w ogóle to jest miejsce, które jest zamknięte na wszystkie spusty od samego początku. Początku i nie wiadomo, kiedy się otworzy. Nawet dla obywateli, bo obywatele również nie mogą wrócić. Ale na przykład tutaj troszeczkę odkręcając całą tą wypowiedź na pozytywne, na pozytywną stronę, to na przykład dla mnie COVID był bardzo ciekawą obserwacją tego, bo większość świata była zamknięta. Tak. Ale część świata była cały czas troszeczkę dostępna. I jak bardzo nam to, na przykład mi, przybliżyło świat, bo na przykład ja nigdy nie myślałam o tym, żeby lecieć na Malediwy, szczerze, nie interesowała mnie ta destynacja, albo, nie wiem, Kostaryka, a ja pojechałam w tym roku na Malediwy, bo to był jedyny kierunek otwarty, ja nawet teraz tak zaczęłam podróżować, że patrzę, o co jest otwarte, to chodź, to nie, Malediwy, na przykład Kostaryka, to tak samo, no przecież tyle jest innych miejsc, które miałam na liście, więc jednocześnie a te miejsca, obydwa zresztą, odmieniły moje życie, czy tam moje siostry, więc jakby fajne jest też to, jak świat, mniejszy wybór powoduje równocześnie, że mamy większą odwagę jechać w takie miejsca. A to się w ogóle nazywa paradoks wyboru, tak? Kiedy im więcej mamy opcji, tym trudniej jest nam się zdecydować i finalnie jakby moim zdaniem... Wybieram bezpieczną? Tak, ale też albo nic, albo w ogóle się decydujemy, bo mamy tyle możliwości, że nas to przytłacza. I dla mnie właśnie z tej perspektywy tak samo ten czas pandemii, w ogóle też obie miałyśmy tą super sytuację, że mogłyśmy wyjeżdżać, więc też jakby wiemy, że to było bardzo uprzywilejowane i wspaniałe, ale dla mnie to było
ułatwiające życie, bo wiedziałam, że mam do wyboru z trzech miejsc, bo na przykład mogłam wyjechać tylko gdzieś w Europie, a jest zima, no więc te miejsca, gdzie jest ciepło, są bardzo ograniczone, bo to będą Kanary czy tam Madera. Tak. Więc nie musiałam zastanawiać się, czy tu, czy tu, czy tu. I oczywiście problem pierwszego świata, ale to bardzo jakby ułatwiło ten cały proces decyzji i też właśnie pokierowało nas w miejsca, które byśmy może uznali za średnio ciekawe, a na przykład dla mnie Teneryfa była odkryciem, jeśli chodzi o przyrodę. W życiu nie myślałam, że jest tam tak niesamowicie zróżnicowana przyroda, że można jeździć po wyspie w ciągu jednego dnia i zobaczyć po prostu krainy jak z czterech różnych kontynentów. Także to jest na pewno plus. I jeszcze Ci chciałam tylko powiedzieć, że tak jak powiedziałaś, że Cię ominęła Australia, w sensie, że nie zdążyłaś tam pojechać, to ja mam wrażenie czasami, że mój wyjazd do Stanów to był jakiś taki po prostu, jak to się mówi, jakbym przewidziała, że coś się wydarzy, bo zupełnie spontanicznie stwierdziłam, że spełnię swoje marzenie wyjazdu do Kalifornii, gdzie nie planowałam tego, miałam inny wyjazd dosłownie, który się skończył chwilę wcześniej i spędziłam 5 tygodni w Stanach, po czym wróciłam i po miesiącu były pierwsze już przypadki COVID-u i pomyślałam sobie wtedy, wow, może ja już nigdy nie będę mogła wyjechać do tych Stanów, tak? No bo też w sumie nie wiedzieliśmy, jak to wszystko się potoczy. I pomyślałam sobie, to miłe, że jednak ten szósty zmysł sprawił, że spełniłam to swoje marzenie przed zamknięciem, bo teraz już może niekoniecznie będzie to takie dostępne. Także to też, wracając do wątku głównego, myślę, pokazało nam, że podróże są ogromnym przywilejem i powinniśmy z tego korzystać z taką maksymalną właśnie wdzięcznością. Bardzo. I też, no, o ile mamy taką możliwość, nie czekać. No nie czekać. Ja też, wiesz co, traktuję trochę inaczej to podróżowanie, że tak zażartować w stylu, że problemy pierwszego świata, bo czy tu pojechać, czy tu, czy tu. Ale też takie osoby podróżujące często, tak jak my, i też tak no, mające taką możliwość. Ja też biorę na siebie też czasami taki ciężar tego sprawdzania takich miejsc. Mhm. Że ja nie myślę sobie, że wiesz, że jeżdżę co miesiąc i... Że to jest fanaberia. Tak. Znaczy jest, że ja mam taki głód podróżowania i po prostu ja się czuję źle, jak nie podróżuję, tak jak się czuję źle, jak nie biegam. Wiesz, jakby rzeczywiście mam ten głód, ale z drugiej strony potem dostarczam jakby osobom, które mogą sobie pozwolić. Wiesz, no nie oszukujmy się, większość z nas ma, większość z naszych nawet teraz tutaj słuchaczy ma pewnie 26 dni urlopu. To jest bardzo cenny czas. Mówmy się, bardzo cenny czas. Ja na przykład też mojego bloga prowadzę i też rzeczy, które piszę, głównie robię dlatego, bo ja nie chcę, żeby ktoś miał ten czas zmarnowany. Tak. Ja wolę ja się przejechać, bo jak mam tych 12 podróży w roku, czy 14, na przykład na takiej Teneryfie, która była bardzo fajna, też tak uważam, ale wolałabym na przykład tam przejechać całą, powiedzieć to miasto nie, to miasto nie, to miasto nie ja, kiedy mam więcej na to czasu, niż mój czytelnik, który ma 26 dni. Tak. Więc właśnie też ta perspektywa też jest taka bardzo fajna. Że... Tak, bo jesteś na misji. Na misji. Dokładnie. Tak. Power Rangers. Tak, że jakby no nie myślę tak, jak robię to, ale faktycznie mam tak często, jak podróżuję, na przykład są jakieś takie regiony, wiesz, na przykład Toskania, albo Algarve na południu Portugalii. Ja mam taki przewodnik tam na blogu po Algarve. On jest bardzo popularny i to jest jedna z takich w ogóle destynacji, która moi czytelnicy jakoś tak bardzo sobie ukochali. Bardzo dużo osób było w tym Algarve. Często mówi, ale super, to Algarve jest takie magiczne. A ja sobie wspominam nasz pobyt. My byliśmy tam 3 tygodnie i ja miałam oczywiście takie ciśnienie, bo ja bardzo lubię tak codziennie coś innego, więc codziennie zmuszałam tę moją biedną rodzinę, żebyśmy jechali w jakieś nowe miejsce, nową plażę, nowe miasteczko. Ile my się tam naoglądaliśmy beznadziejnych miejsc, takich wiesz, naprawdę no pełnych jakichś jarmarków, straganów i w ogóle. Pamiętam, że nawet sama zarezerwowałam nocleg w takim miejscu, które było, miało być takie cudowne, a to była taka no najgorsza miejscowość, jakiej ja byłam w życiu, więc wiesz, odwoływałam, pamiętam, nocleg w nocy, odkrywałam jakieś nowe, więc potem bardzo się cieszę, że właśnie moje czytelnicy, czy wiesz, biorą mój przewodnik i mówią, było super, bo właśnie o to chodzi, ale moje pobyty często takie nie są. Bo musiałaś zrobić ten przesiew, też jedziesz w nieznane po to, żeby móc komuś wyekstraktować to, co najlepsze. Tak, tylko we mnie ten głód jest. Dla mnie nawet ta nieudane miasteczko mnie dalej karmi, wiesz, ja się dalej cieszę, bo dla mnie to jest takie ciekawe, ale właśnie no dużo, dużo, no, no to jest właśnie niesamowite też w tym przywileju podróżowania, że jednocześnie widzisz dużo, ale nie zawsze dobrego. Nie wiem, jak to powiedzieć, że fajne jest to, że mogę się dzielić tymi poleceniami, ale też fajne, że mogę to wszystko w ten sposób oglądać. Tak? Ale też a propos tego, co powiedziałaś o tym, że są pewne plusy tych ograniczeń pandemicznych, to myślę, że też dużym plusem jest to, że
polubiliśmy się może bardziej z Europą. Ja bardzo doceniłam Europę i też zwiedziłam miejsca, do których bym pewnie nie pojechała, bo sobie zawsze odkładałam na ósmy plan, typu, nie wiem, pojechałam do Wiednia z przyjaciółką, bo akurat była taka możliwość i nigdzie dalej się nie dało. I druga rzecz, to też odkryliśmy Polskę. Tak, więc bardzo. To są takie w sumie bardzo. Plusy, nazwijmy to. Tak, no ogólnie mam wrażenie, że to się bardzo zmieniło po COVID-zie i to będzie jeden też z takich trendów podróżowania. Ogólnie podróżujemy lokalnie. I tutaj dwie rzeczy. Pierwsza, no to mam wrażenie, że odkrywamy Polskę, no ale Polska jest piękna i naprawdę potrafi być totalnie czarująca. Pokazałaś nam pięknie w Vogue Travel. Tak. No, mam właśnie taki był mój cel, żeby tę Polskę troszeczkę odczarować, ale też z tą lokalnością wiąże się też zmiana podróżowania, troszeczkę mniej, będziemy korzystać mniej z samolotów na rzecz pociągów. To w Polsce nie jest jeszcze aż takie popularne, gdyż no nie mamy tej takiej sieci rozbudowanej jak na przykład, nie wiem, Francja z Holandią. Tak. To w ogóle cudownie tam działa, że możemy z Holandii dostać się do Szwajcarii, tak, w jeden dzień, ale bardzo wygodnie. No ale na pewno też te trendy w podróżowaniu będą też szły w tą stronę, że będziemy rezygnować z podróży samolotem na rzecz kolejowych. No i myślę też, że z biegiem czasu podróże, to jest taki trend, takie przewidywania są analityków, że podróże samolotem będą bardzo, bardzo drogie i będą już tylko dla wybranych. Tak. Gdyż no jest to jeden z takich właśnie nawet ustaleń tych państw, że jest to jeden z największych powodów jakby zanieczyszczeń środowiska i tak dalej, no i zmniejszenie emisji właśnie samolotów, no to bardzo by się przyczyniło jakby na rzecz środowiska, dlatego myślę, że podróże samolotem będą przywilejem, luksusem i będą bardzo drogie. Tak, póki co jeszcze chyba jesteśmy daleko od tego, bo ostatnio jak patrzyłam na loty do UK, to kosztowały 19,90 zł w jedną stronę. Tak? Ale to czy? Ryanairem. A, Ryanairem. Ale nadal tak, no, super. Za 40 zł jest to mało jednak dla wybranych. A UK dzisiaj wprowadziło kolejne obostrzenia. Nie wiem, czy słyszałaś, więc już tak, totalnie. Tak, już to mnie dzieje. Miałam jechać, no więc tak. Może to dobrze, że jednak wyjazd się nie odbędzie. W każdym razie no, z punktu widzenia zmian klimatycznych jest to jakby normalna kolej rzeczy. Natomiast to też jest ciekawe, że nadal w Polsce wydaje mi się, że pociągi nie są uważane za taki transport premium, a może przez to, że mamy słabą infrastrukturę, a w krajach chyba bardziej rozwiniętych, już na przykład w Wielkiej Brytanii. Pamiętam, że jak mieszkałam w Edynburgu, to przejazd z Edynburga do Londynu był tak drogą wycieczką, no bo wszyscy już wiemy, że jest to najbardziej w sumie wygodne też, bo nie bardzo. Trzeba jechać na lotnisko, przechodzić przez wszystkie procedury i najbardziej ekologiczne, a taka wycieczka może kosztować, nie wiem, 300 funtów nawet. Natomiast samoloty latające między Edynburgiem a Londynem, 12 funtów, spokojnie można się załapać, więc jakby totalnie mam wrażenie, że jeszcze świat nie nadążył za tym trendem i że te ceny są zupełnie nie odzwierciedlające tego, jakie są potrzeby świata, bo wiele lepiej by było, gdyby to pociągi były korzystne cenowo, a samoloty nieco droższe, ale też wierzę, że w Polsce zaczniemy kojarzyć pociąg z czymś, co jest lepszym wyborem. No bo nie wiem, są ludzie, którzy latają między Gdańskiem a Wrocławiem, więc oby ten pociąg stał się pierwszym wyborem. Ale to właśnie ciekawe, że to mówisz, bo właśnie podróże koleją są jednym z trendów. Dlatego, że teraz i tutaj dwojako. Po pierwsze, to w trendach są pociągi takie stylizowane na Orient Express. Tak, Belmont ma taki pociąg i nawet jeden z nich jest wnętrza urządził Wes Anderson. Wow. Tak, i jest to pociąg, który kursuje Londyn-Wenecja. Jest pociąg w Paryż-Wenecja. Nie ukrywam, że jest moim wielkim marzeniem. Ja już się oczy świecą. Po prostu, Karolina, ja jak to zobaczyłam, to screenowałam, wysyłałam DM-y Kubie, że to jest moje marzenie. No w ogóle pociąg obłędny, no więc jakby na pewno i w ogóle myślę, że też będzie to szło w tą stronę, że pociągi hotelowe tak. Pociągi generalnie. Tak, bo wtedy możemy spokojnie znieść dłuższą podróż. Tak. Tak, bo to jest jakby ten minus, że pociąg jednak jedzie dłużej niż samolot, ale jeżeli mamy do tego całą otoczkę komfortowego pobytu w hotelu. I to nie musi być przecież aż tak luksusowe, umówmy się. Tak. Bo jak Orient Express, też może pojawiłyby się jakieś alternatywy w postaci takich bardziej ekonomicznych. Ciekawych, dalej wizualnie, ale ekonomicznych wersji. No a drugi
drugim takim właśnie trendem to są takie widokowe pociągi, czyli okay. I one są na przykład w Szwajcarii są spektakularne, takie całe przeszklone z jakimiś właśnie możliwością zobaczenia niesamowitych przełęczy i tak dalej, czy we Włoszech, więc to też jest taki kolejny trend, właśnie podróżowanie koleją w taki nieoczywisty sposób. Mi się nawet marzy kolej transsyberyjska. Transsyberyjska? No, chociaż nie wiem, czy jestem gotowa na to, ale jako ciekawostkę dodam, że byłam ostatnio w Bieszczadach. Aha. I byliśmy na to, się, nie pamiętam jak to się nazywało, bo się nie przygotowałam do tego wątku akurat, ale to była bieszczadzka kolejka jakaś tam, turystyczna, o chyba tak bardzo oryginalne imię, nazwa. W każdym razie to był właśnie taki pociąg, który sobie powoli jedzie piękną, widokową traską z widokiem na wzniesienia, ale też lasy i w tej całej aurze jesiennej było to przepiękne, więc już Polska prawie że prekursorem tutaj trendu. Ale to uczucie takie, że siedzisz jakby na kanapie naprzeciwko ludzi, więc jakby w kontakcie takim z przyjaciółmi i na przykład macie jakieś właśnie przekąski, jakiś napój, kawę, nawet może sobie Aeropress na przykład zrobić tam i zobacz, i tak jedziesz i widzisz taki widok, wow, i w tle szwajcarskie Alpy, Ja myślę, widzę to, tak? Tak, ja też to widzę, bo właśnie powiem Ci, że zastanawiałam się w ostatnim czasie, jakby jak świat sobie poradzi z tą kwestią odejścia od samolotów w taki sposób, żeby to przedstawić atrakcyjnie dla turysty, nawet tego, powiedzmy, który ma jakiś większy zasób portfela. I to może ten, uważam, że to jest ekstra. Ten pociąg Belmont podlinkujemy też, co? No, bo ja Ci go zaraz pokażę. Czyli on już kursuje? On kursuje. No ja z przyjemnością podlinkuję. To nie wykupcie wszystkich miejsc, żeby nam coś zostało. Myślę, że my będziemy musiały jeszcze też trochę czasu poświęcić na wykupienie tego. Wiesz co, no cudowne. I właśnie te wnętrza też zaprojektowane przez Wes Andersona, spektakularne. Może jeszcze opowiem o tych kierunkach, które przygotowałam, tych, bo te nostalgiczne już były, ale jeszcze mam modne. Ja jestem mega ciekawa, bo też pojechałyśmy w różne dygresje. Tak, ale tutaj jedziemy dalej. Tak, jedziemy dalej. No, więc mam takie przygotowane kierunki i ja to przygotowałam na podstawie takich właśnie, wiesz tam, magazynów i publikacji, jakie kierunki są modne. I ja tak patrzyłam też na publikacje z poprzednich lat i to się pięknie zawsze sprawdza. Mhm. Ja z tego też bardzo zawsze korzystam, bo te kierunki są rzeczywiście zazwyczaj oryginalne i z jakiegoś powodu się znajdują w tych selekcjach. Więc w tym roku jest prognozowane, że super modnym i popularnym kierunkiem będzie Kostaryka. O! Więc super, tak. Ja się cieszę, bo byłam i faktycznie Kostaryka jest spektakularnym odkryciem dla mnie. Bardzo mi się podobało i jest taka jeszcze dziewicza, nieodkryta, a jednocześnie jest to kierunek bardzo popularny wśród Amerykanów, więc jest taki... Ja lubię, jak kierunki jest taki, jest taki przystępny. I oczywiście Amerykanie częściej wybierają wybrzeże pacyficzne, tam gdzie jest Santa Teresa. I ja kiedyś, ja zanim tam byłam, prognozowałam generalnie, że to Santa Teresa będzie takim bardzo popularnym miejscem. Ale Santa Teresa jest taka trochę dotknięta jednak tą ilością turystów. Natomiast teraz byłam na wybrzeżu karaibskim i tam w Puerto Viejo, które jest bardzo blisko Panamy, która też jest piękna. I ja myślę, że to takie czuję w kościach popularność tego miejsca, bo to jest takie bardzo pierwotne miejsce, bardzo takie intensywne, bogate w doznania, a jednocześnie nie jest jeszcze jakieś aż tak turystyczne, więc jest... To trochę brzmi, jakby miało być nowym Bali. Tak. Jeśli chodzi o ten taki cały nurt, o którym mi prywatnie opowiadałaś, związany ze zdrowym jedzeniem, bardzo, czy też uważnością, medytacją i takim całym wellnessem w bardzo takim niezepsutym wydaniu. No tam już jest, to żeby zobaczyć troszeczkę, jak ta Kostaryka funkcjonuje i jak w ogóle Puerto Viejo funkcjonuje, to polecam zobaczyć, jest ten serial na Netflixie Down to Earth with Zac Efron, tak? Yes. I tam jest odcinek o Kostaryce i tam jest właśnie Casa Sula i Casa Sula, czyli taka szkoła, którą prowadzą Amerykanie, którzy się przeprowadzili na Kostaryce, postanowili tam żyć. I bardzo fajnie ten odcinek, to jest właśnie tam 5 km od Puerto Viejo, czy 20. Bardzo fajnie on pokazuje, jak to wygląda tam. I oni autentycznie, tam ludzie tak żyją, tak pierwotnie, tak z naturą. Wstają o 5 rano i idą spać, nie mówię, że o 17, kiedy zachodzi słońce, ale o 20. I tam autentycznie o 6 rano już wszystko działa, kiedy o 5 rano wstało słońce, bo już większość ludzi wstała. Więc fascynujące miejsce.
Więc myślę, że Kostaryka. Myślę, że w ogóle cała Ameryka Południowa będzie modna, bo jakby tak duże zmiany polityczne zachodzą w Ameryce Południowej, Ameryce Centralnej, że zaszły. Ona się stała bardziej bezpieczna, bardziej dostępna i wydaje mi się, że też turyści się otworzą na Amerykę Południową. Już ja to widzę, bo dużo ludzi teraz właśnie już zaczyna podróżować do Ameryki Południowej i tak jak kiedyś, na przykład Kolumbia była totalnie niedostępnym kierunkiem, Medellin i tak dalej, to teraz jest bardzo przystępną, fajną destynacją i wydaje mi się, że Ameryka Południowa się zrobi modniejsza i to też myślę, że wśród Polaków, że Polacy tacy właśnie odważniejsi, ludzie właśnie tacy chętni do eksplorowania, myślę, że Ameryka Południowa będzie popularną destynacją. A tam byłaś? W Ameryce Południowej, no byłam w Ameryce Centralnej. Tak. W Meksyku, no teraz na tej Kostaryce tam jeszcze nie, bo właśnie ja to jestem generalnie taka... Chyba trochę strachliwa. Właśnie dlatego chciałam zapytać, czy jesteś gotowa, czy jesteś z tych odważnych polskich turystów? Ja nie jestem z tych odważnych właśnie. Ja bym pojechała do Argentyny bardzo chętnie. Argentyna mnie fascynuje. Wiesz, pojechałabym bardzo do Peru, bo mi Małgosia Minta zachwalała, że to na pewno jest miejsce, które by mnie pochłonęło. Ale no, znaczy, chyba jestem gotowa na Amerykę Południową. Powiem Ci, że ja w ogóle kocham na zachód latać. Dużo bardziej lepiej znoszę jetlag i tak dalej niż jak latam na wschód. Więc generalnie ten zachód, no myślę, że to jest to, co ja teraz będę eksplorować. Ameryka Południowa tak. I też taki to jest mój charakter. Wiesz, ci ludzie to są tacy, oni są w moim stylu. Ja podobnie, wiesz, ja do nich podobnie wyglądam, podobnie się zachowuję. No, ja to czuję bardzo, więc tak, taka jestem bardzo ciekawa tej Ameryki Południowej. Musisz pojechać, żeby nam przetrzeć szlaki i zrobić dobre rekomendacje. Dokładnie. Tak, tu niestety tak. Się nie udało. Straciłam aparat. Tutaj głos. Wiesz, nie chcę też tak generalizować, to jest niefajne, ale tak, no. Myślę, że będzie popularny Meksyk, ale już nie ta strona Yucatan, tylko Oaxaca. To się tak, prawda, mówi? Tak. No myślę, że tamta strona będzie bardzo popularna i bardzo popularna też wśród Polaków. Już teraz to już jest popularny kierunek, ale bardzo w ogóle Meksyk jest cudowny ze względu na kuchnię, kulturę i wszystko, ale ta Oaxaca to myślę, że to będzie już taki pik w tym roku popularności. Myślę, że popularność będą zyskiwały takie miejsca jak Arizona i Utah. Bo ja sama wiem, jak tam właśnie to jest teraz takie w Stanach serce, sama zresztą wiesz, wellnessu, zdrowej kuchni i wszystkiego i w ogóle tego wszystkiego, czym my też się interesujemy, więc myślę, że i generalnie przepiękne parki narodowe, genialna natura. Przyroda jednak w Stanach jest chyba numerem jeden. O jest, no tam to wygląda tak jak sceneria, no też tak, nie chcę spłycać jak sceneria do filmu. Tapeta no, Windowsa. No obłędnie. No przecież te parki narodowe, co oglądałyśmy nawet wczoraj chyba, to no nieziemskie. Takie no przepiękne. Więc myślę, że Utah i Arizona to jest ze względu na to, że powstają tam niesamowite miejsca. Baza hotelowa też właśnie taka bardzo oryginalna i nietypowa. Tutaj właśnie polecam też zobaczyć sobie takie miejsce, nazywa się Posada. Prowadzone jest przez takie małżeństwo, które koniecznie zgooglujcie. Posada i właśnie w tym nurcie tak będą, myślę, wyglądały te miejsca właśnie w tamtym rejonie. Nowy Orlean też jest jakby taki prognozowany na kierunek bardzo trendy w 2022 roku, bo jest to kierunek, który był dotknięty Katriną, potem Idą i jakby wiele lat nie funkcjonował, bo Nowy Orlean podnosił się z tych klęsk żywiołowych. No a w tym roku jest prognozowane, że to już będzie ten rok, kiedy wróci do gry i też ma wrócić święto Mardi Gras. Kierunkiem, który jest prognozowany jako taki super kierunek modny, to Egipt. Co ty mówisz? Tak, Egipt. A mnie teraz zaskoczy. Tak, Egipt. Ja siebie też. Ja byłam w Egipcie i mi się jakoś tak za bardzo nie byłam zachwycona, ale Egipt jest w trendach. I w trendach takich światowych, jako kierunek też bardzo popularny ma być wśród Amerykanów. Nie wiem, tu zobaczymy. Ale wiemy, z czego to wynika? To bardziej chodzi o to, że jakby jednak piramidy... Powrót, miłość, tak. Tutenchamon, generalnie muzea, tak. No i jakby bardzo ciekawe też festiwale różne w Egipcie będą miały miejsce, też takie kobiece, właśnie kobiecy festiwal filmowy, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale właśnie taki, no bardzo ten Egipt jest w trendach. Ja też byłam bardzo zaskoczona, ale właśnie mówię o tym, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. I Jamajka, Kingston, bo w tym roku ma być 60-lecie odzyskania niepodległości przez...
Jamajkę. I ja mam też takie własne jeszcze różne kierunki, bardziej dostępne, bo to są takie kierunki światowe, tak, takie trendy światowe. Ja generalnie kocham Europę. Uważam, że to jest nasz ogromny przywilej, że możemy podróżować po Europie. Mamy blisko. To jest taka odległość, że Amerykanie to nigdzie w takim czasie nie dolecą nawet. I jakby dla mnie to jest ogromny przywilej. I ja uważam, że w tym roku, obserwując trendy, będziemy podróżować do mniej znanych wysp. Mniej znane wyspy. Tak też wyglądają te trendy. I mi się wydaje, że tak, przede wszystkim te mniejsze wyspy Balearów, czyli właśnie Menorka, Minorka, one już teraz są tak bogate, te przepiękne hotele, tam są takie super miejsca i to jest bardziej takie wszystko takie surowe, takie natura, wiesz, mi się wydaje, że te wyspy będą... To jest ciekawe, co mówisz, bo mi hiszpańskie, generalizując, hotele kojarzą się z takimi starymi blokami. I wiesz, to były jakieś tam, właśnie jakieś tam Lloret de Mar, jakieś takie już Costa Brava i te wszystkie takie brzydactwa, gdzie zawsze jak byłam dzieckiem i miałam z rodzicami gdzieś jechać, to mówię tylko nie do tej Hiszpanii, bo tam są takie brzydkie hotele, a zawsze chciałam być takim ładnym, nie że jakimś wiadomo tylko po prostu odjechanym, tylko takim po prostu zwykłym, estetycznym hotelu, a nie właśnie w takim bloku, więc jak mówisz, że pojawiają się fajne zabudowania, to może wynika z tego, że teraz są budowane i to jest jakiś nowy trend, więc... Nie, no w ogóle Hiszpania to przoduje, jeżeli chodzi o hotele, właśnie design hoteli, więc to jest niesamowite, ale to są właśnie wszystko nowe miejsca i one są na przykład na Ibizie, są jedne z najpiękniejszych hoteli świata właśnie, więc i na Majorce, więc to bardzo ciekawe, ale właśnie takie blokowiskowe wybrzeża, Costa Brava czy Costa Blanca, to zdecydowanie też mam takie wspomnienia z dzieciństwa, więc wiem, o co tobie chodzi. I taka plaża pełna takich wieżowców, prawda? Tak, tak. No to jest... O to nam nie chodzi. Nie, o tego nie szukamy. Korsyka. Myślę, że Korsyka będzie popularna. Nie wiem, Ja nie byłam nigdy. Ja też nie byłam, ale też bardzo mi się marzy Korsyka. Na Korsykę się trudno dostać. Bo na Korsykę można lecieć z przesiadką Air France, ale można też lecieć na wybrzeże włoskie i wtedy promem, bo to jest niedaleko Sardynii, ale myślę, że Korsyka będzie zyskiwała na popularności. Ja myślę, że też te mniejsze wyspy Wysp Kanaryjskich, czyli ta La Gomera i El Hierro, tak to się El Hierro? El Hierro. El Hierro. Dziękuję, Karolina. El Hierro, bo one właśnie są mniejsze, nie ma tam tylu turystów i są przepiękne, więc to też jest taki, będzie, wydaje mi się, że coś takiego zyskiwało na popularności. Mniejsze wyspy włoskie, ta Elba, Prosida. Bo to takie malutkie, ale właśnie tak, właśnie o to chodzi, właśnie to jest super, że właśnie, że mam wrażenie, że po COVID-zie też będziemy szukać takiego czegoś nowego, takiego w Europie. A Europa ma dalej dużo do zaoferowania. Tak, tak. Włochy nawet. Prosida to jest przepiękne miejsce, to jest 30 minut promem od Neapolu, a to jest taka kolorowa wyspa, przepiękna. Wow. Wiesz, tam są chyba tylko dwa hotele w tym momencie na tej wyspie. Coś zupełnie innego, czy Elba tak samo. Mniejsze wyspy greckie, ale Grecja jest jakby lepiej poznana, mam wrażenie. Tak, jakoś tak. Lubimy podróżować do Grecji. Tak. Już te małe są teraz znane, tak mi się wydaje. Bo, ale to przez dostępność promów, przez dostępność infrastruktury po prostu, bo łatwo je pomiędzy nimi się przemieszczać. I ja czytałam, że na popularności będzie zyskiwała Jersey, to jest ta wyspa... Przy Normandii. Tak. No. No bo tam jest surfing. W ogóle ta wyspa się super też rozwija. Byłam w Normandii parę razy, ale nigdy tam finalnie nie pojechałam. Ja właśnie też tam nie byłam jeszcze i też to jest jedno takie z moich marzeń. I generalnie ta Jersey też jest w prognozach jako taki właśnie super trend. Tam w ogóle ta wyspa bardzo zyskuje na popularności. Tam jest powstają świetne miejsca, jest super takie właśnie oryginalne concept story i generalnie, nie wiem, bardzo jestem tego ciekawa. I właśnie Normandia, o której powiedziałaś teraz. Ojejku. Normandia jako puste, takie, ja zawsze mówię jako zaleta, że miejsce jest takie powietrzne, prawda? Tak, używam tego słowa. Przestrzenne. No właśnie to Normandia taka jest, dlatego że jest... Na przykład można być samym na plaży, więc jakby w sezonie, więc myślę, że i z tego co czytałam, to właśnie Normandia ma zyskiwać też na
na popularności. I ja też uważam, a wśród Polaków to ja myślę, że będziemy odkrywać i zakochiwać się... Wolin. Wiesz co? Nie wiem. Nie, ale mi się wydaje, że my w ogóle kochamy Bałkany, ale wydaje mi się, że już chyba mamy trochę, jesteśmy już trochę chyba zmęczeni z Chorwacją, chociaż nie wszyscy, wiadomo, ale wydaje mi się, że zaczniemy odkrywać Słowenię. Słowenia już jest taka w trendach. Słowenia jest mega cool. Właśnie. To jest, to jest bardziej Austria niż tak, Bałkany. Tak, już jest w trendach. Tak, i Słowenia jest świetna, tak, i bardzo inspirująca. Tak. Ale też zaczniemy odkrywać Serbię, która jest piękna, tak geograficznie, natura jest niesamowita w Serbii. No i ja też widzę, że bardzo dużo takich podróżników naszych tutaj polskich Turcję w tym roku tak eksploruje i wydaje mi się, że będzie bardzo popularna Turcja i Kapadocja, ta z tymi balanami. Tak, w ogóle wydaje mi się, że Turcja to jest taki niedoceniony kraj, bo nam się kojarzy ewentualnie z jakimiś takimi wyjazdami all inclusive. Pamiętam, kupiłam kiedyś gazetę podróżniczą, która była całkowicie poświęcona Turcji i odkryłam, ile tam jest różnych krain. Turcja jest ogromna. Jest po pierwsze gigantyczna, po drugie ona jest tak różnorodna, że nie wiem, na ile funkcjonuje tam taki styl podróżowania kamperem i na ile to jest też bezpieczne, bo też dla mnie jednak Turcja trochę jest czymś niezbadanym kulturowo. Jasne. Ale przejechanie takiego kraju właśnie, gdzie zmienia się właśnie niczym scenografia filmu, że tutaj masz, ja to miałam wrażenie, że Gwiezdne Wojny w ogóle, ta Kapadocja, jakiś taki klimat, te zabudowania są takie dziwne i też to ukształtowanie terenu, więc ja wcale się nie dziwię, że to będzie popularne. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, a jeżeli wracając do kamperów, to też kampery będą jednym z trendów, mam wrażenie, przyszłego roku. Już teraz zyskują na popularności, bo one się w ogóle... To jest tak, wolność, prywatność i niezależność. Tak. Czyli trzy takie rzeczy, które trochę jakby cenimy po pandemii, bo to jest trochę tak, nie musimy nic planować, bo jakby nie wiemy, jak się te zmiany ciągle zachodzą, państwa wprowadzają obostrzenia, tu mamy niezależność, bo możemy po prostu przejechać, spać i tak dalej. Po drugie, ta taka możliwość eksplorowania miejsc tak, jak my chcemy, na naszych zasadach. No i też bardzo dużo podróżników teraz zdecydowało się na przerzucenie się na kampery, podróżowanie kamperami. No my to jednak obserwujemy na Instagramie, no i się inspirujemy. Bardzo fajnie właśnie te wyprawy wypadają rodzinnie, z dziećmi i wydaje mi się, że te kampery to będą bardzo mocnym trendem podróżniczym. Ale super, że o tym mówisz, bo właśnie miałam wtrącić, że mam taką refleksję trochę socjologiczną i też widzę to po sobie, chociażby wybierając się, nie wiem, do kina, że jednak trochę to, co nas spotkało w ostatnim czasie, dodało nam takiego, nie wiem, może trochę takiego lęku społecznego. Nie chcę tego mówić w takim znaczeniu jakimś dramatycznym, ale czujemy taki lekki dyskomfort, kiedy miejsce jest zbyt przeludnione i kiedy jest zbyt takie popularne i tłoczne. I stąd nawet te wyspy, o których mówiłaś, które są takie bardziej bezludne i właśnie te plaże normandzkie sprawiają, że my się czujemy bardziej komfortowo, bo jednak zachowujemy ten dystans. No jednak tak długi czas bycia w stanie pandemicznym, który nadal trwa, musiał pozostawić na nas piętno. I nawet jeżeli kochamy podróżować, to teraz mamy też nowe... może nie tyle cele, co wymagania i jakby takie wytyczne, które pozwolą nam odpoczywać, a nie stresować się tym, że jest nam jakoś tak ciasno i są wokół nas ludzie. Zdecydowanie i to też jest kolejny trend jakby w podróżowaniu, właśnie te prywatne wyspy. Więc fajnie, że to mówisz. Oczywiście to prywatne wyspy możemy rozumieć dwojako, albo w kontekście bogaczy, którzy wynajmują sobie całe wyspy na wakacje, ale umówmy się, to jakby nie jest trend, który liczymy na jakieś skalę, ale na pewno takie prywatne oazy i miejsca, w których na przykład, tak jak ja byłam w tym hotelu Standard na Malediwach, to była jedna wyspa, jeden hotel. Aby tam się dostać, trzeba było mieć test, nie można było nigdzie wcześniej być, więc jakby społeczność, która tam była, to była społeczność osób zdrowych, powiedzmy, podobnych do siebie, więc jakby ta wyspa w całości oferowała atrakcje. I to była pewna bańka właśnie taka pandemiczna, że tak powiem. Było bardzo fajnie, mi się bardzo podobało. Ja się czułam wakacyjnie i odpoczęłam, ale właśnie to też będzie taki trend na podróżowanie, że właśnie takie prywatne bardziej miejsca, takie w całości. I ten trend też prywatności popandemicznej będzie się odzwierciedlał też, że chętniej będziemy wybierać domki, wiedziałam właśnie o tym, pomyślałam. Tak. Że bardziej Airbnb niż hotel jednak. Bardziej tak, że jeżeli hotel będzie miał pokoje hotelowe lub domki, to będziemy woleli pojechać całą rodziną, być w domku, niż brać trzy pokoje. I to już jest, ten trend już rośnie i on się już przejawia też finansowo.
i on zdecydowanie będzie nabierał na sile. Że właśnie będziemy chcieli mieć coś osobnego. Tak. Właśnie nie dzielić się wszystkim, nie dzielić się banią ruską z kimś, tylko mieć dla siebie. Ale to akurat uważam, że to jest dobre, co pandemia nam przyniosła. Że na przykład w luksusowych hotelach zawsze było tak, że na to były godziny otwarcie jakichś basenów. Tak. I płacąc już jak pobyt w takim hotelu, ja na przykład, ja lubię czasami, lubię ludzi, kocham ludzi, lubię z ludźmi być w restauracji, ale też ta prywatność sauny na przykład, czy prywatność, nie wiem, jacuzzi, już nie tak. Ale basenu jest taka, no fajnie być we dwoje, fajnie popływać samemu i tak dalej. No i to na przykład przyniosła nam pandemia, że hotele jednak teraz wymuszają tą rezerwację godzinną i jednak to, że się ma dla siebie w ekskluzywnym hotelu właśnie saunę czy basen, to jest jednak super duży plus, duża fajna zmiana i ja to akurat bardzo sobie cenię. Ale powiedziałaś, że to się też zmienia finansowo, bo mam wrażenie, że dotychczas jednak wybór mieszkania z aneksem kuchennym był tym wyborem korzystniejszym. Także wybiorę to, no bo hotel z wyżywieniem będzie droższa w tym momencie. To domki starają się droższe i my do tego jeszcze wychodzimy do restauracji na jedzenie. No tak. I finalnie coś, co kiedyś było uważane za opcję taką oszczędną, teraz staje się tym luksusem. Ale koszt się chyba rozkłada bardziej, bo domek możemy wziąć w kilka osób. Okej, okay, prawda? No i też to podróżowanie w grupkach znajomych, że bo mi się wydaje, że z jednej strony pandemia pokazała, że boimy się tłumów, obcych ludzi, ale chcemy być w społecznościach swoich. Tak. I to ja na przykład mam tak, że pandemia tak jakby wzbudziła taką tęsknotę za ludźmi i ta taka chęć już pojechania na wakacje z grupą jest silna. I mi się wydaje, że to też jest powód tego, że tak, że właśnie nie chcemy być w grupie obcych ludzi, w grupie swoich ludzi. Tak, tak. No jest to zrozumiałe. Mamy jeszcze jakieś trendy, słuchaj? Mamy. Tak? Oczywiście, oczywiście. Pojawił się trend, trend. Digital nomads to jest pojęcie, które funkcjonuje od 10 lat, tak? Ale to było dotychczas takie traktowane jako taki luksus, fanaberia, szaleństwo, odwaga, prawda? Tak, tak. I też coś takiego, co jest takie niedoścignione. Że każdy by chciał, ale nawet się nie zastanawia nad tym, bo wie, że tego nie dotyczy, ale to byłoby takie idealne. Dokładnie. No a teraz jest tak, że większość osób pracujących w korporacji pracuje z domu. Bo jednak okazało się, że utrzymywanie biur jest bardzo drogie i bardziej się opłaca robić to rotacyjnie i tak dalej. No i większość z nas już pracuje z domów. I jednocześnie bardzo dużo osób zdecydowało się podróżować i pracować w związku z tym. No i równocześnie rynek wyszedł temu naprzeciw i bardzo dużo hoteli, domów, miejsc po prostu wychodzi z inicjatywą i pojawiają się oferty takich po prostu długich pobytów. W takich mniej atrakcyjnych momentach roku, czyli na przykład w bardziej deszczowych momentach pory deszczowej, dajmy na to gdzieś na jakichś wyspach egzotycznych albo gdzieś. Czyli po prostu są oferty całe skierowane dla osób pracujących zdalnie, łącznie z całymi rodzinami, czyli nawet jest proponowany taka szkoła dla dzieci równocześnie jakoś tam i tak dalej, że jakby jest to taki trend, który rośnie na sile, czyli co mi się daje super atrakcyjne, ekstra, że można jechać gdzieś. Ja nie doświadczyłam tego niestety teraz w pandemii, nie byłam nigdzie w takim miejscu, bo to chyba bym musiała jechać w jakieś takie egzotyczne bardziej. Chociaż na tej Kostaryce trochę tak było, trochę osób pracowało, choć tam była taka wilgotność powietrza, że jak się maka otworzyło, to od razu padał, bo... Co ty mówisz? Tak, no mi aparat padł przecież. Przy takiej wilgotności, tam 90%, od razu zaparowuje się i pada. Więc nie pracowałam na komputerze na zewnątrz, tylko w klimatyzowanym pomieszczeniu, więc to taka rzecz, to jest wiesz. W ogóle bardzo fajny insight, z którego dużo osób może sobie zdawać sprawę. No moja przyjaciółka na Sri Lance tak przecież straciła też że właśnie takie idylliczne pracowanie pod palmą nie wchodzi w grę w tropikalnym klimacie. O czym ja mówiłam? O tym Digital Nomads. Tak, tak, tak. No i też uważam, jeszcze dodam, że to jest bardzo fajna okazja, żeby zweryfikować, czy to w ogóle jest dla nas. Bo my często właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, sobie idealizujemy jakiś styl życia. O tym się może okazać, że to bycie na końcu świata daje nam taki dyskomfort, że 100 razy wolimy swój apartament w Polsce i to też jest okej. Poza tym my też często idealizujemy podróżowanie, dlatego że oglądamy ludzi, którzy żyją z podróżowaniem. Dla mnie podróżowanie to jest taka moja największa pasja. I ja o nim wiadomo, że zawsze będę idyllicznie mówić. Jak jestem na wakacjach, to ja po prostu taka jestem szczęśliwa na wakacjach, na wyjeździe.
że ja wiem, że potem to brzmi, jakby podróżowanie to było sens życia, ale ja też znam ludzi, dla których na przykład, nie wiem, wyjście, siedzenie w domu z dziećmi i granie w planszówki to jest takie samo uczucie, które ja mam, jak jadę gdzieś, ale ja nie mam tego uczucia grając na planszówki. To chodzi o to, że też musimy sami siebie poznać i patrzeć nie przez pryzmat ludzi, których obserwujemy, tylko sami siebie poznać, że może się okazać, że podróżowanie wcale nam tego szczęścia nie daje, ale pustańca. Podróż jest dużym stresem dla bardzo wielu osób. Ja właśnie zastanawiam się, czy to jest wrodzone, czy to jest też jakoś tak z doświadczenia, ale ja na przykład zawsze w momencie, kiedy już ruszam w podróż, ja już jestem od razu wyluzowana i przeszczęśliwa i ten cały... Opada, nie? Tak, i zawsze się śmieję, że ten transport do miejsca docelowego jest dla mnie najbardziej ekscytujący, kiedy jestem taka szczęśliwa, jak siedzę właśnie w pociągu albo w samolocie. A wiem, obserwując, rozmawiając z ludźmi, że dla nich to właśnie przeniesienie się, cała podróż jest najbardziej stresująca i cała ta otoczka wymaga tego, że potem oni przyjeżdżają, tacy zestresowani, muszą odreagować i dopiero się cieszyć urlopem. Więc wiesz, jeżeli ktoś na przykład ma coś takiego, to może się okazać, że kiedy zaplanuje sobie wyjazd na parę miesięcy na Wyspy Kanaryjskie, żeby popracować, to go tak zestresuje i tam go obciąży psychicznie, że stwierdzi, że to nie jest dla niego. I to też jest okej, ale właśnie, żeby popróbować. Nawet tęsknota za jakimiś rytuałami, za na przykład nieprzewidywalność dnia, nieprzewidywalność w ogóle rzeczy, no to, że podróże nie mają tylko zalet, tylko że właśnie o to chodzi, że osoby, które kochają podróże, inaczej to postrzegają. I nie każdy musi kochać podróże. I dlatego właśnie też ja bardzo, 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 bardzo tak mocno tą Polskę ostatnio eksploruję i o niej tak właśnie też pisałam i tak dalej, bo uważam, że jest to super alternatywa, że my nie musimy wszyscy latać do Tajlandii, my nie musimy wszyscy latać do Kambodży. Oczywiście to jest fajne i ja bym sobie życzyła, żeby wszyscy byli podróżowali, bo uważam, że podróże uczą tolerancji, wzbogacają i przede wszystkim uczą tej tolerancji i takiej właśnie wrażliwości. I Polakom by się to bardzo przydało. Ale jeżeli nie czujemy tego, to tak samo ekscytujące dla mnie, na przykład jest podróż do Kazimierza Dolnego, ja uwielbiam, także wiesz, jakby czy do Sopotu, czy do Gdańska. I potem przedłużeniem też tego zwiedzania Polski jest zwiedzanie Europy i to jest właśnie za co, tak jak powiedziałaś, też doceniasz Europę, jakby, że ten kod kulturowy jednak jest bardzo podobny. Że po prostu jedziesz w dowolne miejsce, wiesz mniej więcej, jakie są zasady ruchu drogowego, jak się odezwać do kogoś w restauracji, jakby czujesz, że jesteś przystosowana do życia tam, mimo że nigdy tam wcześniej nie byłaś i to daje tak ogromny komfort i pamiętam nawet właśnie, jak byłam w Stanach, to tak strasznie to doceniłam, że jednak w Stanach żyłam z tym europejskim mindsetem, że przejdę się pieszo i nic mi nie będzie. Pieszo, właśnie. I ludzie mówią, po pierwsze, to tam nie dojdziesz pieszo, po drugie, po drodze miniesz takie ulice, że możesz nie przeżyć. I ja mówię, co? W ogóle przecież jak to? To niemożliwe. Bo w Europie jednak jest mega bezpiecznie i musimy sobie to powiedzieć. I w Polsce też jest mega bezpiecznie. W Polsce jest bardzo bezpiecznie. No, tak. No ja pamiętam, jak byłam pierwszy raz w Nowym Jorku i to street smart, że jak czuję, że w jakąś ulicę nie skręcać, to nie skręcać. Tak. Oczywiście ja uważam akurat, że Manhattan, Nowy Jork jest bardzo bezpieczny, ja uwielbiam, ale no też właśnie takie te różne takie pojęcia. Jeszcze a propos tych trendów w podróży, to pojawił się trend po pandemii, według mnie świetny, a mianowicie to, że wreszcie zyskaliśmy elastyczność. Czyli wreszcie te święte linie lotnicze pozwalają na jakąś elastyczność w biletach. Bo przecież... Dziękujemy za to dzisiaj. Dzisiaj dziękujemy, nie Karolina? Ale ja przecież pamiętam takie czasy, co nie dość, że się zbierało na ten bilet. Tak. Na przykład gdzieś tam do Toronto. Tak, jeszcze pół roku do przodu. Pół roku do przodu, żeby było taniej. Tak. Bukowało się z incognito takiego konta przez milion wyszukiwarek, żeby na pewno była ta najniższa cena. Po czym, no przecież losowe, no życie, no coś się może zawsze wydarzyć, no i nie ma, no po prostu lot jest święty, zawsze był lot, był święty, nie dało się nic z lotem zrobić, absolutnie żadnych ruchów, po prostu było wiadomo, że lot przepada. Tak. I to, że teraz pandemia sprawiła, że linie lotnicze nabrały elastyczności, można bilety przebukowywać, można bilety zwracać, można bilety i hotele tak samo zresztą, to jest moim zdaniem tak fajna rzecz, bo to nie chodzi o to, że nagle teraz my przestaniemy jakby się zastanawiać nad podróżami, ale po pierwsze nabierzemy odwagi, a po drugie jakby zmniejszy się dużo stres przed podróżami, bo jednak ja na przykład nie umiem podróży planować w przód.
To jest w ogóle super śmieszne, bo każdy pewnie sobie wyobraża mnie, że ja już wiem w przyszłym roku, gdzie polecę. Co ty, tak. Ja mam taką listę. Ja mam zawsze taką listę na każdy rok, że mam taką listę miejsc, do których bym chciała w danym roku pojechać i ona się ciągle powiększa i po prostu jeszcze teraz w pandemii to w ogóle. Ja na przykład w tym tygodniu wszyscy jesteśmy zdrowi w domu, wszystko jest okej, dobrze się wszystko układa, więc ja patrzę na tą listę i mówię, dobra, to gdzie mogę lecieć i sprawdzam. I tak zazwyczaj u mnie to wygląda, więc jakby... To, że te linie lotnicze nabrały elastyczności, no to na pewno jest niesamowite. Bo... To powiem Ci, że ja zazwyczaj planowałam do przodu, a pandemia nauczyła mnie spontanicznego planowania i to bardzo dużo wniosło jakości do mojego życia. Tak? Bo ja też zawsze żyłam, od dziecka miałam tak, że żyłam od wyjazdu do wyjazdu. Ja też po prostu to było highlight mojego roku, czyli właśnie narty z rodzicami, potem wakacje, jakieś tam wypady letnie. I przez to wiem, że na przykład planując do przodu, bym przez najbliższe miesiące myślała coraz o tym wyjeździe, a w tym momencie to bardziej sprowadza mnie do takiego bycia w tu i teraz. Bo skoro wiem, że mój wyjazd jest za tydzień, to ja mam ten tydzień na przygotowanie i żyję tym teraz, a nie, że myślę sobie, o, za trzy miesiące będę gdzieś tam i przez to umyka mi w ogóle to, co po drodze, bo już jestem gdzieś myślami w przyszłości. Więc dla mnie to jest super i też myślę, że to sprawia, że ludzie mają więcej takiej śmiałości, żeby jednak zerkać na te bilety, bo wiedzą, że mogą dostać okazję. Tak. W każdej chwili. Nie, nie, nie. I to jest właśnie też super. Kiedyś było tak, że... kiedyś, jak ja mówię, jak taka już staruszka. Bo kiedyś w tamtej było, epoce. W tamtej epoce, drogie dzieci. Nie no, że bilety jednak były strasznie drogie zaraz przed wylotem. A teraz często tak jest, że... I hotele tak samo. Że ja na przykład sprawdzam hotele, że za miesiąc bym chciała gdzieś jechać. No to nie ma. No bo właśnie tacy planujący ludzie sobie już porezerwowali. Natomiast planującym ludziom często się zmieniają plany. Tak. Więc jak ja sobie sprawdzam hotel na jutro, to zazwyczaj jest. Albo lot. Lot jest bardzo tani na jutro, no bo jakby już muszą wyprzedać te miejsca, więc jakby dla takich trochę osób na ostatnią chwilę, no ja niestety taki sposób podróżowania zmieniłam mając dziecko, ale bardzo mi on odpowiada. A moją, ale też z drugiej strony to życie dla jakiegoś celu, czyli to posiadanie jakiejś podróży takiej w perspektywie. Perspektywie jest jednak cudownym uczuciem, bo daje taki sens i mi to, powiem Ci, zrobiły te listy. Że ja mam taką jednak cały czas tą listę marzeń, tylko nie taką listę marzeń na zasadzie, że sobie wypisałam, że Australia, tam wiesz, Filipiny, oczywiście Fiji, ta od właśnie, dokładnie, jakieś tam wiesz, tylko ja autentycznie żywa jest ta lista u mnie. Czyli wiesz, ja na przykład wpisuję tam miejsca, które bym chciała zobaczyć w Australii. Knajpy, jak jakąś znajdę, screenuję je, robię foldery, że jakby te miejsca są dla mnie takie, że ja wiem, że ta perspektywa nadejdzie i jakby trochę to jest taka forma planowania. I to jest bardzo fajne, bo to mi daje ten cel, taki właśnie to takie uczucie, że ja tam niedługo pojadę, że mam po co, jakby żyję dla podróży, ale równocześnie mam już listę, na przykład mam tak Tel Awiw cały zaplanowany przecież. W Tel Awiwie to ja już wszystko wiem, co zobaczę, łącznie z hotelami, a nigdy nie byłam, ale tak czekam na moment. No i wiem, że ten moment nadejdzie, a ja będę gotowa. Tak, no właśnie, już masz cały prep zrobiony, po prostu możesz jechać. A ten prep to był właśnie to jest właśnie najprzyjemniejsze, bo jednak to takie często... właśnie na przykład planowanie z wielkim wyprzedzeniem, półrocznym dajmy na to, to jednak tak, o ja dziś muszę zabrać za to planowanie tego. Wiesz, jakby, a kiedy mam humor, żeby to robić i robię to spontanicznie, to jest jednak super. No fajnie, że Cię mamy, Kasia, bo potem ta lista polecia, jak trafia prosto do nas i mamy już gotowy przepis na super wyjazd. No wiem, ale właśnie muszę też wrócić do pisania regularnego bloga, bo przez te wszystkie ostatnie moje publikacje to blog ucierpiał i wielu rzeczy nie ma na blogu takich ostatnich, więc... Obiecuję, że... Tak, teraz masz trochę czasu do emisji tego odcinka, żeby trochę nadrobić, więc sprawdzimy Cię. Wyzwanie challenge accepted. Dokładnie. Jaki tam jeszcze trend spisałaś dla nas? Wiesz co, już chyba wszystko powiedziałam, bo nam tak w ogóle super, super to wszystko idzie, ale jeszcze mam o naturze. Mhm. Bo wydaje mi się, że i natura to jest generalnie taki trend, którego ja bym sobie chyba życzyła najbardziej, ale też który będzie chyba najsilniejszym trendem, bo
nie wiem, czy pamiętasz, jak zamknęli nam lasy i parki. Coś było, jak chodziłam na spacer wokół parku. Pozdrawiamy tych geniuszy. Tak, to było traumatyczne uczucie. Tak. No jak muszę zamknąć lasy? I akurat fajnie, bo to jest takie coś, co my wszyscy tutaj dzielimy jako taką kulturową, podobną rzecz, bo wszystkich nas to dotyczyło rok temu. No i właśnie to, jak nas zamknęli w domach, to nic, ale jak zamknęli nam lasy i parki i ta tęsknota za naturą, nawet teraz tu siedzimy obok Twoich pięknych roślin i to, że wszyscy zaczęliśmy rośliny mieć w domach, otaczać się naturą, zobaczyliśmy, ile natura nam daje, że ta natura jest najważniejsza. Tak. I ulotność tej natury i to, że jakby możemy ją stracić i też się chyba przez ten COVID zrobiła bardziej namacalna te zmiany klimatyczne, to, że to wszystko jednak gdzieś tam idzie w tym kierunku, w jakim idzie i to mi się wydaje takim właśnie bardzo mocnym trendem, czyli będziemy się kierować natury, będziemy jeździć pod namioty, będziemy jeździć do lasów, będziemy eksplorować parki, będziemy eksplorować, nie wiem, łąki, będziemy chcieli wejść do dżungli i tak dalej, że wydaje mi się, że ta natura, czyli na przykład, nie wiem, ja przynajmniej tak mam, że i to był też jeden z powodów, który chciałam lecieć na te Malediwy wspomniane, bo ja jednak jestem świadoma tych zmian klimatycznych i tego, że one najprawdopodobniej znikną prędzej czy później. Czy tak samo ta Aqua Alta podnosząca się cały czas w Wenecji. Czy znikający znikająca Amazonia i tak dalej, czy Borneo, że jakby, czy rafy koralowe, które już jakby są w stanie, w jakim są. Więc mam wrażenie, że ta natura i ta ulotność, ta możliwość stracenia tej natury będzie też kierowała wyborem kierunków. Czyli na przykład osoby, które na przykład nurkują, a marzyły zawsze, żeby zobaczyć jakąś tam rafę koralową koło w Papui Nowej Gwinei czy gdzieś tam, bo Australia jest na razie zamknięta, więc tej nie, to myślę, że zdecydują się na to, bo będą czuły tą ulotność, tą możliwość, więc ta natura w takim różnych aspektach, właśnie tej takiej camp life, to kampery, to jest wszystko o tym. Tak ładnie to wszystko podsumowałaś, a ja Ciebie zawsze widziałam jako takiego mieszczucha jednak. No bo ja jestem mieszczuchem. Ja właśnie, wiesz co, ja natura tak, ale taka w takim wydaniu miejskim. Czyli jako taka mała odskocznia, a potem wracam do pięknego miasta. No chyba, że plaża. No bo jak plaża, i dlatego ja tak właśnie kocham te takie, że moim jednak takim ukochaną rzeczą to jest odkrywać takie miejsca jak to Puerto Viejo, co byłam teraz. Bo to jest wszystko, czego ja potrzebuję, bo to jest na tyle małe, że ja mogę tam, wiesz, biegać, nie gubić się, jeździć na rowerze, mam piękne plaże, mam inspirujących ludzi, mam inspirujące treści takie, jakich szukam w dużych miastach, knajpy, wystarczającą ilość knajp, żeby ich nie szukać i tak nie musieć się gubić, chodzić z listą, bez rezerwacji. Jedzenie, które lubię, że właśnie chyba jednak takie miasta w pigułkach to jest taka moja ukochana sytuacja. No i jednocześnie przepiękna natura, nie? To ja mam do Ciebie jeszcze dwa ostatnie pytania i one są dosyć grube, więc myślę, że nam to jeszcze chwilę zajmie. Bo pierwsze jest coś, o czym nie powiedziałaś, a co mnie bardzo ciekawi, czy masz taką w głowie listę miast, które będą popularne. No bo jednak takie city breaki zawsze chyba będą jakimś trendem. Znaczy nawet nie trendem, to jest taka normalna praktyka, że sobie wyjeżdżamy na kilka dni do jakiegoś miasta. Czy są takie miasta, które Twoim zdaniem są teraz lub będą bardzo na czasie? Powiem Ci, co przeczytałam, a potem powiem Ci, co ja myślę. Przeczytałam, że będzie popularny Edynburg. I pomyślałam o Tobie. Tak. Ja wszyscy wiedzą, że tam studiowałam. Tak. Jakie miejsce Ty byłaś w końcu tam? Nie byłam. Ojejku. Nie byłam i nawet teraz zastanawiałam się, bo tam te jarmarki świąteczne, generalnie tam jest cudowny Christmas market. Miałam tam jechać na niego, wiem. Więc... Ale ja w ogóle też myślałam o tym, ale teraz ta sytuacja, to tam zbyt są mocne te obostrzenia. Więc Edynburg. Z powodów tego, że jest niedoceniany, a z powodów tego, że jest niezwykle piękny i też scena foodie. Tak, w Edynburgu. Tak. Jest jeden z powodów, dla których... Tam jest taka kawa, speciality, Jezus. To Ty mi to mówiłaś. Ale właśnie ten Edynburg czytałam, że będzie taki popularny. A ja z takich moich różnych obserwacji, wydaje mi się, że... powiem, czego ja bym sobie życzyła, może tak. Ja bym chciała, żebyśmy my zaczęli, jako Polacy, podróżować do Skandynawii. Znaczy generalnie do na przykład Kopenhaga, ja bardzo kocham. Wiedziałam, że to powiesz, musiałaś to powiedzieć. Musiałam to powiedzieć,
Ale dlaczego? Dlatego, że ja zachwycam się Kopenhagą, bo to jest jeden z najszczęśliwszych narodów świata. A oni mają gorszą pogodę niż my. No jeszcze ciemniej, jeszcze krótszy dzień, jeszcze gorzej. A oni są, oni tak z tego dnia korzystają całego. Super, ja uwielbiam tam jeździć w takie obrzydliwe miesiące, typu listopad. Żeby się nauczyć. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy z synkiem pierwszy raz, tam jak miał 2 miesiące, a tam wszystkie dzieci w wózkach na mrozie przed knajpami spały w wózkach. No w ogóle to jest tak, rodzice w środku siedzą w restauracji, a wózki... Co ty gadasz? No tak, wózki z dziećmi niepilnowane, przed 20 wózków stoi. O, i dzieci śpią w środku. I wiesz jak super, bo tam jest taka społeczność, nie? W ogóle cudownie. Wszystkie dzieci na zewnątrz, nieważne, po prostu ubrane, w kombinezonach, czerwone policzki, nasmarowane kremami. Na balkonach wózki stoją, albo łóżeczka, dzieci śpią na balkonach w mrozie, wiesz, od małego. Albo na przykład, w ogóle no, chodzi się też do restauracji z dziećmi, tylko nie chcę teraz tak o dzieciach, bo to nie jest ta moja główna obserwacja. No, jest ciepłe światło, zapalają świeczki. Wiesz, co robią właśnie. Jest po prostu przytulnie. Super jest i ja właśnie obserwuję, co sprawia, że oni są od nas ileś tam kilometrów, niedaleko, mają jeszcze gorzej, a są najszczęśliwszym krajem świata, a u nas jakby nie celebrujemy tej jesieni, zimy. I właśnie chciałabym, żebyśmy więcej jeździli do tej Kopenhagi, do tej Sztokholmu i tak dalej, uczyć się tego. Bo właśnie te światełka, to grzanie się, te lampy, to spotykanie się, to oni przecież tam cały czas celebrują wieczorem jakieś kolacje wspólne, cały czas się spotykają. Tak. No piękne są te rytuały, wiesz? I po prostu życzyłabym sobie, tak. Bo my kochamy jeździć na południe Europy, ja sama kocham, tak. Bo ja kocham słońce, ja kocham ten, ale my nie mamy takiej pogody, a my nie zrobimy z Polski Hiszpanii. I właśnie też dlatego zawsze na przykład lato w Polsce jest takie piękne, bo my umiemy się cieszyć latem. Tak. W Warszawie jest super latem, ale większość roku w Polsce jest tak, jak teraz. Większość roku jest w mroku. Jest w mroku. I my co wtedy? Nie mamy żadnych takich, mam wrażenie, rytuałów fajnych, które sprawiają, że cieszymy się z tej, więc tego bym sobie życzyła. No i ja uważam, że popularne będą miasta takie, jak zawsze były popularne, czyli no, będzie popularny Paryż, bo jest takim właśnie stereotypowym miastem miłości, a ja uważam, że nie tylko, ale będzie. Będzie popularny na pewno Barcelona, no bo jest takim miksem idealnym wszystkiego, bo i woda, i kultura, i strasznie kreatywnie, i ciekawie, i nowocześnie, i w ogóle karmiące i w ogóle jest dusze. To miasto, w którym się z punktu widzenia urbanistycznego najlepiej żyje w Europie. Tak, że jest najlepiej zaprojektowana tak pro-użytkownik, pro-obywatel. Jej, nie wiedziałam tego. W ogóle ona ma niesamowite zdjęcia, można z góry znaleźć takie. Jest taka po kwadracie. No, jest niesamowita. O, przecież Karolina, jakie ciekawe. Nie wiedziałam. Ja w ogóle kocham mieszkać w Barcelonie. Barcelona jest bardzo przyjaznym miastem do życia, więc w ogóle super. Jakie jeszcze miasta? No myślę, że będzie taki hype na Nowy Jork, bo już widzę po ludziach. Ja nawet jak wrzucam jakieś zdjęcia Nowego Jorku, to wszyscy mi w DM-ach piszą kiedy. Ja sama bym chciała już, ale no wiadomo. Więc myślę, że... Warto poczekać na lepszą pogodę, myślę. No. Chyba, że ten świąteczny okres, ale teraz już jesteśmy w styczniu z naszymi słuchaczami, więc myślę, że jakby się zrobi cieplej, to Nowy Jork przeżyje oblężenie. Mi zawsze Ula z bloga Adam and Wonderer, nie wiem czy... Tak, Ula, znam. Znam ją od cudowna. Ja tak samo. Kilkanaście lat pierwsza pamiętam, moja w ogóle blogerka, którą czytałam, w ogóle fascynowałam, uwielbiam Ulę i w ogóle też prywatnie ją bardzo lubię, to Ula mieszkała w Nowym Jorku bardzo długo, bo chyba nawet na Upper East Side, bo opiekowała się dziećmi i ona bardzo dobrze zna Nowy Jork, od takiej strony mieszkańca i ona właśnie mówiła, że zawsze ostudza te moje fascynacje Nowym Jorkiem w grudniu, bo ona mówi, Kasia, jakie tłumy są wtedy, to nie ma nigdy takich tłumów i jakby jednak tego się boję, bo myślę, że to by mogło trochę mi zepsuć ten... Ale wiesz, jest we mnie ten Kevin sam w Nowym Jorku, prawda? Więc... Każdym z nas jest Kevin. Dokładnie, więc jakby... No, więc chciałabym bardzo. Jakie jeszcze miasta? Powiem Ci szczerze, że z miast się nie przygotowałam, bo szukałam takich destynacji bardziej nietypowych. Ale już moją ciekawość zaspokoiłaś. Tak? Ten Edynburg, to mnie na pewno wiedziałam, to go miałam. I on jest taki unikatowy w tym ciekawa zestawieniu. Ciekawa jestem bardzo. Tak, no. A musisz tam pojechać. Ale powiedz mi w takim razie jeszcze, czy są takie miejsca, które już się zaczynają właśnie robić takie passé? Że już są oklepane, że już wszyscy tam najeździli się, to już są ostatnie 2 lata, kiedy wszyscy wyczerpali temat i teraz to już nie będzie cool, albo będzie zawalone takim po prostu masową turystyką. Tak. Dawaj. My potrafimy wszystko zepsuć. My człowiek. Człowiek potrafi wszystko zniszczyć. Najgorszy gatunek po prostu zdecydowanie.
tym fatalistycznym akcentem. Dziękujemy Pani za uwagę. Nie, no, skupienie. Nie, tak, no uważam, że na pewno Tulum. Mm-hmm. Tulum. To jest koniec Tulum, bo po prostu już jest tak turystyczne. Myślę, że Instagram niszczy wszystko. Myślę, że Instagram tak naprawdę... Głupio mi tak mówić, bo oczywiście to nie chodzi o to, że... Instagram daje też dużo dobrego, to jest naprawdę masa wspaniałych inspiracji. Ja sama bardzo lubię i bardzo, bardzo dużo czerpię z Instagrama, ale też... No wiemy, jak to jest, czym to się rządzi, więc jeżeli tego jest za dużo i takich turystów tylko podróżujących po to, no to wtedy rzeczywiście miejsca się chyba troszeczkę niszczą. No i też jeżeli miejsce nie jest osadzone w kulturze, tak. A Tulum jest miejscem sztucznym, bo to jest zbudowane sztucznie miejsce, to wiemy, tak? Jakby są tam te ruiny, ale jakby sama ten pas tego Tulum to jest sztuczny nasyp jakby, więc... Myślę, że Tulum będzie takim miejscem. Z przykrością ubolewam, ale w moich oczach ogromnie straciło Mykonos. I byłam w tym roku i jest zupełnie nie tym, czym było wcześniej. Ja nie wiem, czy było wcześniej, ale miałam lekką załamkę. No, zepsuło się. Znaczy tak, no mi się wydaje, że po prostu nie wiem, o co chodzi. Po prostu jest najazd takich specyficznych turystów. Myślę, że może... Nie chcę też tak oceniać, tak. Ale wydaje mi się, że jak jakieś miejsce jest imprezowe, to ono się z czasem psuje. Tak. Ale na przykład kiedyś imprezowa była Ibiza i była taka, przecież jeszcze jak my byłyśmy młode, takie dziećmi, nie? To Ibiza była takim symbolem, crazy. Takim techno. Tak, a teraz Ibiza to jest w ogóle przepiękne miejsce. Nie, że są przepiękne miasta, przepiękna zabudowa, taka naprawdę przepiękna. To teraz są genialne hotele i tak dalej, no i to jest, teraz to jest taka perełka, teraz to jest takie jedno z najciekawszych miejsc, Ibiza i Formentera tam z tymi Malediwami, no super. Co jeszcze tak się może właśnie zaktualizować i zepsuć? Nie wiem, ja myślę tak wtrącając, że tak jak wszyscy w pandemii jeździli właśnie na Kanary, to teraz już jakby... Kanary? To, tak. Kanary, wiesz co, Kanary to są takie specyficzne, bo mi się wydaje, że ja na przykład mam tak z Kanarami, że to jest taka love-hate relationship, bo na przykład ja nawet lubię, a mój mąż nie cierpi. I Kanary to jest takie miejsce, które ja zawsze wybieram ze względu na to, że to jest taki 100% pewna pogoda, najbliżej Polski zawsze. Dokładnie. I to chyba nie powinno się mieć większych oczekiwań. Tak. I wiesz, no w 5 godzin mogę być jednak w zimie. Pamiętam, jak ten rok byłam w styczniu na Teneryfie. Było 27 stopni. No proszę Cię, co ja? Wiesz, jakby... Kupujesz sobie piękną pogodę. Nic nie więcej za bardzo. I tam jest zawsze tak samo. Tam nie ma nic. Tam właśnie nie ma tego designu. Tam nie ma nic takiego. Tam jest tak bardzo lokalnie. Ja to lubię. Tam jest nawet taki zapach charakterystyczny powietrza. Nie wiem, ja byłam tyle razy na Kanarach, więc ja na Kanary będę wracać. I nie wiem, czy Kanary kiedyś się zepsują. Okay. Czyli to jest i stracą taki to, bo stałe... to jest takie samo od lat. To jest to samo od lat. Po prostu teraz jest hype wśród Polaków bardziej na Kanary, ale przedtem był wśród Anglików. Tak, Niemców i tak dalej. Tak, więc mi się wydaje, że nie. Wydaje mi się, że bardziej właśnie te stracą te takie miejsca droższe właśnie, czyli właśnie Tulum, Mykonos. Okay. A na przykład, nie wiem, Zanzibar. To też jest takie miejsce, co nagle dużo osób zaczęło tam latać. Kurczę, wiesz co, ja mam problem ogólnie z Zanzibarem. Bo ja mam problem ogólnie z takimi miejscami, ja w ogóle staram się nie latać do takich miejsc, które są... Że lokalnie jest jakiś konflikt albo trudna sytuacja, o to Ci chodzi. Tak. Ja generalnie mam takie w sobie bardzo silne takie przekonanie co do takiej... ja nie lubię miejsca, które wyzyskują lokalną społeczność. Że na Zanzibarze jest taki problem, ale też nie chcę pogłębiać tego, bo potem nie chcę jakby takich... Ja bym chciała, żeby jakieś turystyczne miejsce jest popularne, to żeby na tym ludność lokalna zarabiała. I żeby po prostu to, że jest hype na Zanzibar, to bym chciała, żeby lokalsi po prostu żyli z tego. Żeby oni na tym zarabiali, a nie na przykład bogaty ktoś z Europy Zachodniej, kogo stać, żeby wykupić ziemię, zbuduje super hotel, on na tym zarabia, a pójdzie się dalej do wioski 200 metrów i jest po prostu biedne dzieci, bo mi serce pęka. I po prostu ja nie chcę być białym wybawcą, bo nie lubię w ogóle całego tego mitu białego wybawcy, ale jednocześnie rozumiem ludzi, którzy jeżdżą na Zanzibar, bo rozumiem to, jakby nie oceniam. No pięknie niebieska woda i w ogóle, ale jest we mnie duża sprzeczność. Jest we mnie duża sprzeczność i niesprawiedliwość, boli mnie to i po prostu ten żal, ta bieda by mnie tak pochłaniała, że ja bym nie potrafiła tam mieć wakacji. Dla mnie to jest zbyt bolesne doświadczenie. No, szczególnie, że jest tyle miejsc na świecie i nie wiem, nie potrafię się do tego Zanzibaru. Wiem, że ludzi to zachwyca, nawet fajnych. Wiem, że była Asia ze Small Travelers, tam przecież mieszkali oni są tacy super i byli zachwyceni i ja to oglądałam z wielką przyjemnością, ale jakby tak no i ja bym tam pojechała zobaczyć to, ale jakby ta,
no nie wiem, mam sprzeczność taką w sobie. Tak, myślę, że każdy musi sobie gdzieś tam jakiś tam rachunek sumienia zrobić, wybierając sobie destynację, ale kończąc naszą rozmowę, Kasiu, powiedz mi, jakie są trzy miejsca, które na pewno odwiedzisz w 2022. Na pewno, dobrze. Ale lubisz to pytanie, już wiem. Lubię to pytanie, ale jest dla mnie takie, wiesz, że aż ekscytujące. Więc tak, no powiem, co bym chciała. Mhm. Więc tak, na pewno odwiedzę Nowy Jork. Choćby nie wiem co, po prostu... Choćby miało być ostatnie miejsce. Choćby ostatnie miejsce, na pewno, bo tak tęsknię szalenie, że po prostu czuję się taka głodna tych inspiracji, tych trendów, tego wszystkiego. Na pewno w lutym... Właśnie nie wiem, czy teraz zdradzać. To nie powiem gdzie, bo ja lubię jednak takie zaskoczenie. Odwiedzę Karaiby w lutym. Takie miejsce bardzo plażowe, bo ja lubię pojechać w takie ciepłe kraje w lutym i lubię też na zachodnią stronę latać. Więc odwiedzimy takie miejsce na Karaibach. Ja się to myślałam, ale już to potem ci tak, powiem. Tak, tak. dobra. no i gdzie bym jeszcze chciała pojechać? I wiesz co? I chodzi za mną Madryt. Mhm. Chodzi za mną Madryt, no i chodzi za mną Tel Awiw. I to bym sobie życzyła tych miejsc. Ale gdzie na pewno będę? Już mam bilety. Na pewno będę na początku stycznia w Portugalii. Ale na bardzo nieznanym odcinku wybrzeża. Na takim, o którym się nie mówi. Więc mam nadzieję, że zaskoczę bardzo wszystkich, bo to będzie taki odcinek wybrzeża, który jest popularny wśród Portugalczyków, a bardzo nieznany, nieziemski. Po prostu nieziemski design. No, cudownie. A i mam nadzieję, że będzie pogoda oczywiście. Boże, Kasia, tak mnie zainspirowałaś. Tak? W ogóle strasznie Ci dziękuję za te wszystkie smaczki i te wszystkie rady. Zrobiłaś za nas kawał roboty, ale wiem, że to kochasz, więc nie czuję się, że Cię tak wyzyskałam. Nie, bo jestem taka teraz nabuzowana w ogóle. Więc mam nadzieję, że zwiedzisz za nas te wszystkie miejsca, które będą hot, żebyśmy już mogli jechać na sprawdzony teren. I czy naprawdę są hot? No zobaczymy. Właśnie, zweryfikujmy to. Właśnie. I mam nadzieję, że teraz, kiedy ten odcinek leci, to już też na Twoim blogu pojawiły się jakieś nowe polecajki. Tak. O, a jeszcze, chociaż nie wiem, czy sztuka pobytu będzie nadal dostępna w styczniu. Właśnie, myślę, że, nie wiem. No właśnie, więc jeżeli będzie, to zapraszamy, bo Kasia zrobiła najwspanialszy na świecie album z cudownymi hotelami w najbardziej niesamowitych destynacjach i mam nadzieję, że zrobisz jeszcze nie jeden, bo on tutaj zdobi mój stolik i ja uchylam sobie przed snem podróżować z Tobą po świecie. O, dziękuję Ci bardzo. No, bardzo mi się miło rozmawiać. Mi też i do usłyszenia na pewno. No, pa, pa. Pa, pa. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Nie wiem jak Wy, ale ja mam już gotowy plan na wszelkiego rodzaju wyjazdy. Dodam jeszcze, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i posłuchacie go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I robiąc zakupy w moim sklepie internetowym karolinasobańska.com/sklep, wspieracie ten podcast i przy okazji dorzucacie swoją cegiełkę do wsparcia wybranej fundacji. Każdego miesiąca jest to inna fundacja i w styczniu wspieramy WOŚP. A w moim sklepie internetowym znajdziecie wszelkiego rodzaju e-booki o zdrowym stylu życia i nie tylko, mojego autorstwa, także po szczegóły lećcie do opisu. Już pojutrze, w środę, druga rozmowa z serii Trendy 2022 i porozmawiamy o jedzeniu z Małgosią Mintą. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym koncepcie i słyszymy się za 48 godzin. Do usłyszenia. Cześć. Thank you.